Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 pod tytułem Odyseja w imieniu Króla. Zaczynamy w tym odcinku 7 rozdział Dwór Irdorath. Także tylko wystarczy to, żebyśmy powiedzieli Balduinowi o tym, czego się dowiedzieliśmy w Górniczej Dolinie od Lorda Hagena oraz trzeba jeszcze pójść do Xardasa, powiedzieć mu o tym, że odnaleźliśmy Uriziel i wtedy od razu wkroczymy w 7 rozdział, więc będziemy mogli mieć możliwość wypłynięcia na Irdorath, czyli niebawem kończyć modyfikację. Także nie ma na co czekać. Zaczynamy. Es gibt Nachrichten über Lord Hagen. Der Lord und seine Paladine mussten einer Übermacht von Orks trotzen. Doch nun ist die Gefahr vorüber und Lord Hagen kann daran denken, weiteres Erz für den König zu schürfen. Bei Innos, das sind wahrhaftig gute Neuigkeiten. Er soll aus dem Minental so viel Erz wie möglich herbeischaffen und nach Vengard bringen, damit die Schmieden des Königs genug neue Erzwaffen zum Kampf gegen die Orks herstellen können. Das wird er tun. Ihr könnt ganz beruhigt sein, Lord Baldwin. Sehr gut, Paladin. Du hast uns und unserem Gott Innos einen großen Dienst erwiesen. Nimm das als Belohnung von mir. Wohin können wir jetzt segeln? Bestimme den Kurs selbst. Segeln wir nach Vengard. Gut, wir werden sofort lossegeln. Oczywiście do Vengardu. Teleportujemy się za chwilkę do samego Xardasa i tak naprawdę no nie ma już tutaj co nas trzymać, więc nie będziemy z niczym zwlekać, tylko będziemy wypływać na Irdorath i zobaczymy, ile tam nam czasu z tym wszystkim zejdzie, no bo pewnie też zostało to troszeczkę tam pozmieniane, tak mi się wydaje, no i samo to z tymi questami. Które musimy tutaj jeszcze wykonać, oczywiście tam w 7 rozdziale na Irdorath, to też nie wiadomo do końca, ile zejdzie, także no nie mówię na pewno, że to będzie jeden odcinek czy dwa, myślę, że jedno więcej, myślę, że z kilka jeszcze odcinków się pojawi, także no zobaczymy, nie? Jak to też w ogóle będzie szło nam. Ich war im Tempel des Schläfers und habe Uriziel gefunden. Sehr gut. Mit Uriziel wird es für dich erheblich einfacher werden, den mächtigen Magier zu besiegen. Da ich nun alle Artefakte gefunden habe, kann ich ja jetzt nach Irdorath aufbrechen. Ja, das kannst du. Mit Hilfe der Artefakte wird dein Kampf gegen Baal Hanschar nicht mehr so schwer werden. Allerdings würde es nicht schaden, wenn du die Magie beherrschst, da solch einem Gegner alles zuzutrauen ist. Da fällt mir ein, ich würde noch gerne etwas wissen, bevor ich gehe. Warum hast du die Runenmagie zerstört? Da du ein Paladin bist, fürchte ich, dass du meine Beweggründe nicht verstehen wirst. Mir ging es darum, den Krieg der Götter zu beenden. Das wäre aber niemals möglich gewesen, wenn Innos oder Belia gesiegt hätten. Aber warum hast du... Das muss dir als Grund genügen. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Dann handelst du wohl im Auftrag Adonos. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Na gut. Aber wie hast du es fertiggebracht, die Runenmagie zu zerstören? Na schön. Das wird aber nicht einfach. Es bedarf hierfür dem Verständnis über die fundamentalen Prinzipien der Magie. Erkläre mir etwas über die fundamentalen Prinzipien der Magie. Ich sehe schon, du lässt nicht locker. Hast du schon einmal etwas über Quantenmagie gehört? Nein. Das habe ich mir gedacht. Hey du! Ich möchte mehr über die Quantenmagie erfahren. Die fundamentale Energie, die jeglichen magischen Artefakten und Phänomenen zugrunde liegt, basiert auf der Quantenmagie. Das Elementarteilchen, das die magische Energie übermittelt, ist das Magnetron. Das gesamte Universum ist mit einem Feld aus Magnetron-Energie gefüllt. Ich nenne es das Xardasche Energiefeld. Wird ein Zauberspruch oder eine magische Rune gebraucht, entzieht sie die nötige Energie diesem universalen Energiefeld. Das hört sich ja vollkommen verworren an. Schweig, Dummkopf, und lerne von meinen Worten.
Durch die Dekohärenz zwischen der normalen Welt und der Metaphysik der Quantenmagie wird das Magnetron-Energiefeld gebändigt. Eine Wechselwirkung des Magnetrons mit normaler Materie findet deshalb nur bei der Anwendung magischer Artefakte statt. Die Kausalität wird dabei relativ zur disjunkten Raumzeit außer Kraft gesetzt. Durch Experimente habe ich festgestellt, dass die Masse, die das Magnetron besitzt, um das Fünffache höher als normale Materie ist. Das bedeutet, dass es fünfmal mehr Masse an Magnetron im Universum gibt als normale Materie. Aber das ist noch nicht alles. Die Energie des Magnetron-Energiefeldes ist der Masse diametral entgegengesetzt. Wobei das Energiefeld noch einmal dreimal stärker ist als die Masse des Magnetrons alleine. Die normale Materie macht also nur etwa 5% aller Materie im Universum aus. Ich, Sardas, habe das Wesen des Universums komplett verstanden. Also für mich klingt das total abgehoben. Ich gebe es auf. Noch in 5000 Jahren werden sich die Magier zukünftiger Zeiten über dieses Rätsel des Universums den Kopf zerbrechen. Na schön, aber wie hängt das mit der Runenmagie zusammen? Jeder Zauberspruch, jede Spruchrolle und jede Rune erzeugt Schwingungen in dem Magnetron-Energiefeld. Die Länge dieser Schwingung zeigt an, um welchen Zauberspruch es sich handelt. Also ein Lichtzauber hat eine andere Wellenlänge als eine Wasserfaust. Die Polarisierung gibt an, ob es sich um eine Spruchrolle oder eine Rune handelt. Wobei es aber noch wesentlich mehr Polarisierungen geben müsste, da das Magnetron ultrasymmetrisch ist. So, so. Aber ich sehe schon, dass die Wissenschaft über die Magie deinen beschränkten Horizont bei weitem überschreitet. Gehe jetzt. Ich muss nachdenken. Kannst du mir Magie beibringen? Dafür habe ich keine Zeit. Schon bald werde ich Nordmar verlassen. Du musst dir andere Lehrer suchen. Wohin wirst du gehen? An einen geheimnisvollen Ort, den ich niemandem verraten werde. Es wäre also zwecklos, mich zu suchen. Na schön, Sardas. Ich danke dir für deine Hilfe. Leb wohl. Leb wohl. Ich hoffe, dass du Baal Hanschar bezwingen wirst. Wenn du noch einige Zauber oder Tränke benötigst, kann ich dir gerne welche geben. Xardas udaje się w pewne sekretne miejsce, ale ciekawe, czy na przykład my, jak odwiedzimy ten dwór Irdorad, pokonamy tego Baal Hanschara, czy Xardas się pojawi, tak jak właśnie było to w Gothiku 2 przy pokonaniu Smoka Ożywieńca. I no jak to bezimienny zrobił, nie? Ciekawe, ciekawe. Darf ich dich noch etwas fragen? Es gibt nichts weiter. Geh und... Rozdział 7, Armia Ciemności. Tutaj już Xardas za dużo więcej nam nie chce powiedzieć. Ogólnie tam jeszcze nam troszeczkę się rozgadał na temat tej magii. Także kto tam zrozumiał, to zrozumiał. Ciężko było troszeczkę wkręcić się w ten temat, ale... Dobrze właśnie, że przypomniał o tej magii, ponieważ my musimy jeszcze na chwilkę do Corinis się udać. Czyli na pokład Albatrosa. Jeszcze tutaj nie mówmy mu o tym, że wyruszamy na Irdorad. Bo do Pyrokara musimy pójść i nauczyć się przecież tego ostatniego kręgu magii, ponieważ jak już jesteśmy teraz w ostatnim rozdziale, no to mamy taką możliwość. Więc dobrze, że mi się przypomniało podczas tej rozmowy z Xardasem, jak o tym wspomniał. I dopiero teraz będziemy mogli po tym sobie już oczywiście płynąć na Irdorad. Jakieś tam zadanie nam się chyba wykonało, tak? Świątynia Cięcego, no właśnie, bo ono było powiązane z tym, żeby Uriziel znaleźć i ono się kończyło wtedy, kiedy no powiedzieliśmy o tym Xardasowi, dobra? Nie jestem jeszcze gotowy? Już jestem w 7 rozdziale. Punkt nauki mamy, wszystko, to kto w takim razie mnie nauczy 6 kręgu magii, jak już będziemy na Irdorad? I
dziwne. No ja myślę naprawdę, że jak wkroczymy w ten ostatni rozdział, czyli w siódmy, to będziemy mogli normalnie sobie to już wyuczyć, ale to nie wiem. No dobra. Nie wiem, może Wulfias będzie chciał nas nauczyć, jak już będziemy... Tam na Irdorat? Dobra, zróbmy zapis. Wracajmy na statek, przenieśmy się tam. Dobra. Płyniemy w takim razie na Irdorat i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. No bo dobrze by było się wyuczyć tego szóstego kręgu magii, ponieważ... mamy takie coś tutaj, jak potężne zaklęcie nosa. To działa jak runa. To jest jako deszcz ognia, także to by nam się przydało oczywiście. Sardas konnte mir weiterhelfen. Ich weiß jetzt, wo sich der Feind befindet. Es ist eine Insel, wo sich der Belia-Tempel Irdorat befinden soll. Segeln wir nach Irdorat. Du wirst dich leider gedulden müssen. Wir müssen dem König beistehen. Vielleicht gibt es irgendeinen Weg, Vengard von den Orks zu befreien. Wenn ja, dann finde ihn. Czyli jeszcze kurde na chwilę do Vengardu. No ogólnie to mamy wszystko ogarnięte, tylko po prostu jakaś wzmianka jest i dopiero wtedy chyba, jak porozmawiamy z Królem Robarem, to dopiero jakby będziemy mogli popłynąć na ten Irdorat. Kurde, nas jedna rzecz trochę blokuje, druga rzecz trochę blokuje. Także no chyba nie chcą, żebyśmy za bardzo wypływali. Ale no co? No, gdzie jest król? Król jest u siebie tutaj na górze. Tak, siedzi sobie tutaj. Żołnierz nosi pancerz swojego króla. Nic innego. Przebierz się. Hej, du. Ich habe mit Sardas geredet und bin nun in der Lage, den Feind unschädlich zu machen. Sehr gut. Dann mache dich sogleich auf den Weg und vernichte ihn. Das werde ich tun. Gut. Innos möge dich bei deiner schweren Aufgabe beschützen. Segeln wir nach Irdorat. Sehr gut. Wir segeln erstmal auf die offene See und dann sag mir, wo wir hinsegeln sollen. Niech żyje król. Wohin können wir jetzt segeln? Bestimme den Kurs selbst. Segeln wir nach Irdorat. Gut, wir werden sofort lossegeln. Wir sind am Ziel. Ja, uns steht ein harter Kampf bevor. Vor allem aber dir. Da wir jederzeit mit einem Angriff rechnen müssen, können wir dir leider nicht helfen, sondern müssen das Schiff bewachen, während du den Feind suchst. Komisch, irgendwie hatte ich schon befürchtet, dass ich die ganze Arbeit wieder alleine machen darf. Wir werden dich aber so gut es geht unterstützen. Wenn du Ausrüstung brauchst oder trainieren willst, sind wir jederzeit für dich da. Und nun auf in den Kampf, Paladin. Innos möge dir beistehen. No dobrze, jesteśmy na miejscu, w bardzo klimatycznym miejscu. Wenn das hier wirklich Irdorat ist, solltest du besonders vorsichtig sein. An so einem dunklen Ort ist Belias Macht am größten. Zawsze, kurde, naprawdę uwielbiam te miejsce. Irdorat. Niby tutaj dużo przeciwników, dużo zła i tak dalej, ale klimat to naprawdę nie do podrobienia jest, także tutaj... Wykonało nam się jeszcze jakieś zadanie? Nie, ale dostaliśmy wpis w zadaniu Smoki. Wygląda na to, że na Irdorat Balhanchar pilnuje jaj, z których na świat przychodzą smoki. Zapewne część z nich się już wykluło. Przydałby się potężny amulet, który uchroni mnie przed ogniem.
Muszę je zabić, zanim smoki się rozmnożą. Okej. Ten amulet właśnie mamy, więc dobrze, że nam też tutaj dziennik przypomniał i go założymy. Amulet smoczego ognia. Kamień ognia z przodków z Nordmaru. Ochrona przed ogniem 50, także zakładamy go. Jeżeli chodzi o pierścienie, to na razie niech to tak zostanie, jak mamy, czyli szybkości i na siłę. Następnie smocze jaja. Wygląda na to, że Naridorat pilnuje jaj. Okej, czy to jest identyczny chyba wpis? Nie, nie do końca. Muszę je wszystkie zebrać, zanim z nich wyklują się jakieś stworzenia. Może potem z tych jaj uda mi się uważać jakąś miksturę. Tak, była jakaś tam kiedyś mikstura ze smoczych jaj właśnie. No i dotarliśmy na Naridorat. Teraz muszę odszukać jaja smoków. A następnie zabić wszystkie młode smoki, które już się wykluły. No a także rozprawić się z Balem Hantszarem, zanim narobi jeszcze więcej szkód. Okej, czyli Bal Hantszar, zebrać jaja smoków oraz wybić smoki, które już się wykluły. Spoko. Jeżeli chodzi o mikstury, to jakiś tam zapas sobie zrobiłem. Tak jak właśnie, jeżeli chodzi o punkty nauki, trochę tam wydałem te punkty nauki w zręczność. Także porobiłem jeszcze mikstur zdrowia, tak na stałe trochę. Tak przed odcinkiem można powiedzieć, że się trochę przygotowałem na ten Naridorat. Zobaczmy, czy mamy możliwość nauczenia się no tego szóstego kręgu tutaj. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. No nic tutaj nie widzę, co jest dziwne bardzo. To tylko gadanie. Receptury to co? Magiczne zwoje to też nie. Mana i życie. No to jest po prostu... Nie wiem, naprawdę nie wiem. No Pirokar nas tego uczył, ale no jeszcze nie, niby nie mogliśmy. No to kiedy mamy się nauczyć tego szóstego rozdziału, znaczy szóstego kręgu? Kto tutaj mnie... No nikt tutaj mniej więcej nie nauczy tego, nie? Dobra, nie wiem, może to się jakoś rozwinie, może kogoś tutaj znajdziemy, kto będzie jakimś wielkim magiem. Albo Xardasa, może tutaj zaraz zobaczymy i będzie chciał nas tego nauczyć. Także no co no, zaczynamy dwór Naridorat, siódmy rozdział. Lecimy. I myślę, że możemy sobie to zacząć już tutaj powoli. No wybijać tych orków, no tutaj wiadomo, tak jak właśnie. W podstawce, no zaczynamy właśnie z samymi orkami. Zaraz sobie zmienimy pancerz jeszcze. Widzę, że tutaj orkowie mają dość konkretne obrażenia i w sumie prawie przez to zginęliśmy, ale to okej. No tak się właśnie zastanawiałem też, dlaczego moje hity są takie, a nie inne. Miałem założone duże magiczne ostrze na smoki z automatu, nie wiem dlaczego, ale okej. Przed tym miałem tarczę tak specjalnie fajnie założoną, ale no nie można, jak jest dwuręka. Przed tym mi się udało to zrobić, nie? Że w sensie ona tylko jest na plecach. Ładnie to wyglądało, jak jest tarcza na plecach, ale tak to sobie normalnie dwurękę nosimy. No dobra. Na szczęście nie zginęliśmy na początku, bo to było trochę słabe. Tutaj z tymi jaszczurami. Dobra, możemy polecieć w ten sposób. Już tą kuszą. Żeby tu porządek był, wiecie, nie? No i zobaczymy, jak ten dalej będzie z tymi orkami. Mamy też jeszcze jakieś tam deszcze ognia, jakieś lodowe fale. Oczywiście pamiętamy też o tym, że mamy krzyk umarłych do dyspozycji. Na piątkę sobie go weźmy. Także jak coś, to będziemy mogli właśnie sobie też tam z niego korzystać. No lodowa fala wiadomo, no deszcz ognia, no dużo w sumie tego nie mamy. Dobra, zobaczymy, na razie to lecimy. I zobaczymy, jak to właśnie będzie wyglądało. Po jakimś tam czasie. Dobra, możemy w sumie tam krzyk umarłych jeden puścić. No tak, oczywiście, że nie doleciało. Gdzieś się to musiało zatrzymać. Typowo. Okej. Możemy najpierw tego szamana tutaj. Dobra. O, trafił swojego. No, niedobrze. Znaczy dla nas dobrze. Na razie spoko. Na razie nie ma jakichś tam większych ilości tych orków, co nie? Szkoda, że krzyk umarłych czasami lubi sobie polecieć tak jak chce. Ja pierdzielę się teraz leczyć tymi miksturami, to zaraz przecież ich nie będziemy mieli, jak my takie ilości musimy wyleczyć, co nie? No dobra.
Mamy jeszcze czary, mamy jeszcze dużo pełni w sumie. No tutaj to powinno dolecieć, to naprawdę. Okej, doleciało. Dwóch obiło. To by było w sumie na tyle, ale chociaż się ruszyli. Cofnijmy się jeszcze troszkę. Dobra. No tutaj no niestety do taki myrtański elitarny ork zostaje nam jeszcze nadal na tego hita, jak go trafimy. Dobra, dojedźmy tego. Tego też od razu. Bo trzeba uważać nadal na tych kuszników, nie? No tutaj jak będzie jakaś większa grupa, no to będzie trzeba się chować, bo nadal kusznicy robią jakieś tam zamieszanie nam. No dobra, tutaj już ich się trochę więcej robi. Tutaj moglibyśmy w sumie jakiś tam, może nie do końca deszcz ognia, ale jakąś jedną lodową falę puścić. Ale no trzeba by było ich zebrać w sumie najpierw tak bliżej siebie. Dobra, zaczekajcie, biegnę na sekundę. Wybiegnę. Dobra, tam z 6 czy 7 złapało, okej. Teraz możemy sobie lecieć. Tak, spoko dość. Okej. Dobra, na razie spoko to idzie. Tutaj fajnie lodowa fala nam pomogła. Możemy się w sumie teraz leczyć zwojem, tylko zwój sobie ustawimy. No tu jeszcze mamy te większe uleczenia z tej magii paladynów. Zwój sobie na 7 ustawimy, dobra. Wykorzystajmy to już od razu też. Jeszcze tam nam jeden został, ale mamy te inne, jeszcze takie duże zwoje, można powiedzieć. Dobra, kusznicy. No jeden kusznik w sumie, ale nas nie widzi. I nie trafi. Dobra. No tutaj w sumie też nawet jeżeli byśmy mieli amulet na siłę założony na ten 40, no to nadal byśmy no nie mieli tego elitarnego na hita, także tutaj już nośmy na razie ten na ogień z odpornością, bo później jeszcze zapomnę go założyć, a tak to będziemy mieli to założone od razu. Eliksir życia, czyli na stałe, spoko. O, i tutaj mamy jeszcze jakieś tam eliksiry, czyli coś tam nam zostawili. Na stałe również jakiś tam widziałem wpadł, fajnie. Jeden, tylko jeden, ta, jeszcze jest na manę, okej, okay. Czyli spoko. O, eliksir siły jeszcze. O, na zrękę możemy w sumie już je wypić, więc... No już nawet już raczej nie będziemy uczyli. Na pewno. Z ręki, także spoko. Już teraz ta z ręka, wiecie, 5 punktów nam dodaje z ręki za 25 punktów nauki, także my jak tam mieliśmy prawie 200 punktów nauki, no to moment w sumie mi zeszły te punkty, nie? No dobra, myślę, że moglibyśmy sobie tutaj też puścić. Tamtego nie złapało, więc możemy od razu dobiec do niego. Pułkownik, dowódca, pułkownik, no i pułkownik. No tutaj trzech pułkowników i dowódca, nie? Pierścień orkowych przywódców. No dobra. Demoniczne bełty, właśnie, my używaliśmy ostrych, tak ostatnio zauważyłem, już wam pokazuję. Używaliśmy ostrych, które mają 5 obrażeń. Ja je specjalnie robiłem, bo wiadomo, te zwykłe bełty mają 1 obrażeń. Ostre 5, ale demoniczne mają 32. Taka konkretna różnica naprawdę jest, a mi się tego już nazbierało naprawdę dużo. Więc po prostu są delikatnie słabsze od tych magicznych bełtów, nie? No wiadomo, magicznych no to tak dużo nie zrobimy, ale demoniczne, tak samo jak i strzały, co nie? Więc jakbym wcześniej wiedział, no to bym po prostu nie robił tych ostrych, tylko bym po prostu już wnosił sobie te demoniczne. No dobra, i to nam się powinno otworzyć. Co jest? Lewo, prawo może? Jest w ogóle jakaś... Była to w ogóle jakaś różnica?
Jeszcze raz, lewo. I prawo. Ej, to nic nie robi, co jest? Grane. Zaczekajcie, muszę wczytać. Bo tutaj żadnych innych mechanizmów nie mieliśmy. Od początku może, w sensie od razu jakby lewo. Teraz prawo. Okej, okay, teraz działa. No coś się tam musiało zepsuć. No to wiecie, stare te mechanizmy, także mogło się coś tam zepsuć, nie? No dobra, no tych to wiadomo, że mamy na 3 hity. Tutaj nawet nie ma co się dziwić. Ale widzę, że nam się tutaj już oni pojawiają. No dobra, jeszcze roczeki też są. Nie umarłe. Na 2 hity, okej. Okay. Kolorowo aż tak bardzo nie będzie, że będziemy mieli je na 3 hita. 3 hity to znaczy. No dobra, wjeżdżamy tutaj. Jest ich tu więcej trochę. Tak, no niby tak, niby nie do końca. No tam kawałek dalej. Dobra, czyli tutaj możemy sobie najpierw z nimi polecieć. Łucznik. Kolejne szczuroczłeki, no dobra. Dam radę z czterema. W sumie to trzema, bo jeden się zablokował. No drugi się teraz zablokował, okej. Okay. W sumie to mocno nas aż tak nie biją. Więc okej. Okay. Fajny też ten model jest ich, nie? Niby, no wiadomo, jeszczuroczłek, ale po prostu taki szary jak jest. Też ładnie to wygląda, w sumie taki nieumarły. Niby tylko jest kolorystyka zmieniona, okej, okay, są smoczenia, ale jednak ładnie to wygląda. Jako taki nieumarły oczywiście, nie? Jeszcze bronie jakby mieli takie właśnie. Szare, srebrne. No dobra, trochę ich tu w sumie mamy, nie? Tak pomyślałem, żeby może puścić jakiś czar znowu, ale dobra, już tak. Polećmy mieczem. W ten sposób, no ale tutaj wiecie, no jak nas przycisną, to mogą trochę tam nam właśnie zadać tych obrażeń. Dobra, on się zablokował, także weźmy tutaj miksturę. I teraz od razu sobie załóżmy leczenie. O, średnik w sumie jeszcze mamy, ok. Średnie sobie załóżmy. Też trzeba to wykorzystać. Kolejne smoczy jaja, dobra, spoko, spoko, nawet dość dużo. O, widzimy ciało smoka. Stary list. No to jest pewnie z podstaweczki, że pewnie będzie trzeba tam strzelić ten mechanizm, coś takiego, czy nie? Coś takiego było? Tak, będziesz próbował strzelać z łuku w przełączniki własnoręcznie powieszę go na najbliższym, że coś tam, wiecie, o to chodzi, chodzi o ten most po prostu. Czyli jakby z podstawki. Żeby nam się most otworzył, no to trzeba tam te mechanizmy strzelić, powiedzmy z łuku, nie? My zrobimy to trochę inaczej. Zrobimy to z kuszy. No nie, no to coś ciekawego to raczej tu chyba nie będzie, nie? W tych kufrach. No, są jakieś takie słabe rzeczy. No jedna mikstura jedynie nam wpadła. To są kolejne kufry, też zamknięte. No dobra, ale to już otwórzmy dla zasady. Nawet nie wiem, czy oni coś tutaj zmieniali, jeżeli chodzi o zawartość tych kufrów. Między tym modem a podstawką. Dobra, no nic nie ominąłem, raczej nie. Także lecimy dalej. Trzy kolejne smocze jaja. Złoto. No i martwy ognisty smok, smocza krew, smocze łuski. Ok. Tam już mamy w drugiej stronie od razu przeciwników. Dobra. Także będzie trzeba tutaj od razu uważać. Zróbmy sobie jeszcze od razu zapis, jak nam ten most tutaj dojechał. Na łucznik i wojownik.
Wchodzimy tu wyżej? Myślę, że można wejść. Nie wiem, czy coś tu znajdziemy. No, są oczywiście te przyciski do otwarcia mostu. Jakieś te kufry, no widzimy tutaj, jaka zawartość jest, nie? Jakby nie te mikstury, to naprawdę konkretnie słabe by to było. Zresztą mikstury to też jakieś zwykłe sety. Ale no, nie ma co narzekać, zawsze coś tam wpada, nie? Tak jak i złoto, no teraz... Kurde, nie chciałem tego docisnąć. Złoto teraz też no, raczej nie jest nam potrzebne. Przez chwilę nie wiedziałem, co to jest. Dobra, to są orkowie. No tak trochę ciemno się zrobiło. Myślę, że zaraz byśmy mogli też jakieś światło odpalić czy coś. Zobaczymy, jak tam dalej będzie w sumie. Dobra, to weźmy ich najpierw jakoś tak... Tutaj... Ciągnijmy. Tymi demonicznymi na koniec byśmy chcieli. O, nawet bronie im się świecą. Tak ciągle mieli? Ładnie to wygląda w ogóle, nie? Dobra, tam jest ich więcej. Przecież ci z lewej nas tutaj najpierw właśnie zobaczą. Dobra, to najpierw sobie ich ogarniemy. Później tamtych orków na koniec. No na razie to tak wygląda jak... Jak wygląda, no po prostu są zmienione... Postacie, znaczy no przeciwnicy są zmienieni, nie? Tu jak są ci demoniczni, no to zawsze byli chyba poszukiwacze. Tutaj jak mieliśmy tych orków szkieletów, to zawsze chyba były po prostu szkielety, nie? Na razie się prawie w sumie czuję, jakbym podstawkę jakąś ogrywał. Kurde, no i tyle otwierania, no i zobaczcie, taki... syf mały w sumie. Ma dużo orków szkieletów, ale to jest spoko, bo potem mamy na hita je. Okej. Okay. Się kurde odpalił od razu na nas, tak? Wrażnik sal. Dobra, na dwa hity. Klucz Archola to spoko, wiemy. W taki sposób to zróbmy. Kościany arcymag. No dość twardy, nie? 5, takie, no 6 hitów w sumie wyszło. Jeszcze zanim tam pójdziemy, to sobie tutaj wejdźmy. Topór berserkera, zniszczenie żywieńca. Powinniśmy właśnie tutaj też zdobyć niby recepturę na miksturę ze smoczych jaj. I ona coś tam właśnie dawała, co nie? Dziennik. Już od 36 dni czekam na wezwanie. Zaczynam wątpić, czy się doczekam, mimo że zrobiłem wszystko, o co mnie proszono. Latałem dla nich i przynosiłem różne rzeczy jak jakiś sługa. Strażnik kluczy nakazał mi zamknięcie krat, a jeszcze tego się nie, do tego jeszcze się nie zabrałem. Jak tak dalej pójdzie, to każdy będzie sobie mógł po prostu wejść przez bramę. Szkoda, że nie pamiętam właściwej kombinacji. Bardzo dawno już nie zakradałem się do wielkiej komnaty i nie mogę się doczekać spotkania z mistrzem. Ciekaw jestem, czy pozwolą mi na nie, gdy już do nich dołączę. Wczoraj podjąłem próbę, ale dotarłem tylko do komnaty z dwoma dźwigniami. Nawet nie zdołałem wypróbować kombinacji przełączników w zachodnim skrzydle. Ta świnia pozamykała komnatę. Jutro spróbuję wydostać od niego klucz. Jest kufer. I tutaj żadnej notatki, receptury ani nic. No nie dostaliśmy na miksturę ze smoczych jaj, ale nie wiem, czy właśnie my nie możemy sobie po prostu tak o... już robić. Może wcześniej dostaliśmy tą recepturę? Chociaż nie, no tutaj nic nie widzę. Święta substancja i noza, to to nie jest to. No bo tam też była jakaś wzmianka o tym, że coś tam będzie można z niej zrobić, nie? Z tych smoczych jaj to znaczy, więc no wiadomo, że to raczej o miksturę chodzi, ale no dobra, to może później, coś tu się pozmieniało po prostu, nie? Receptura została zabrana przez przecież bezimiennego, także tutaj nie ma jej. Tak to nazwijmy. No dobra.
I dotarliśmy właśnie już do tego momentu, gdzie trochę czasu będziemy musieli pewnie spędzić na nim. No wiadomo, tutaj trzeba te wszystkie przełączniki odpalić, żeby nam się te główne przejście odblokowało. Także mamy tutaj dużo tych przejść. I myślę, że sobie na tym możemy to zakończyć. To i tak wiedziałem o tym, że to będziemy dzielić na jakieś tam części na pewno. Także jeszcze dzisiaj na pewno myślę, że powinienem w sumie wrzucić jeszcze drugą część, jeżeli chodzi o Irtorat, także właśnie trochę później się pojawi, myślę, że jakoś tak na wieczór możecie śledzić, jak macie niedobór Irtoratu, no i zobaczymy, jak to dalej będzie, nie? Czy konkretnie już tam jakiś poziom trudności nam się większy zrobi na końcu, czy nie? No zobaczymy, ale na tym skończymy, trzymajcie się do kolejnego, cześć.